Halo, witajcie, z Dobryfek. Witam w kolejnym majzaczku. Mam nadzieję, że macie piękny poniedziałek, lepszy ode mnie. Chyba że pan Lazarus mi tu trochę go poprawi. Nie mamy hasza nim zrobionego. No to trzeba zrobić. Nie mamy niestety też bestii, to się wyklucza. Więc dwa podejścia będą niestety musiały być zrobione. Ale dobra, może najpierw hasz. Jakimś tym bossa nie zrobiłem, a hasza nim nie zrobiłem, więc jestem ciekaw, jak to w ogóle wyszło. Itemy beznadziejne tutaj, tak szczerze mówiąc, ale lepszy ryc niż nic, więc weźmy sobie oba. No i lecimy, na walce z bossem chyba również będą dwa itemy, może będę miał ładunek, pokój XL, widzę, że jest to... Chyba będzie git. Boże święty, zdenerwowany jestem trochę z rana, powiem wam. Speed up, o super. Bo... chory jestem. Ale to tam nic, no nie czuję się jak jakieś totalne gówno. Ale bardzo mnie boli gardło jak kaszle i w ogóle. No to co robi normalny człowiek? Umawia się do lekarza. Ja nie wiem, to powinno być zakazane w jakiejś konwencji genewskiej. Dlaczego jest coś takiego jak diplopia. Chyba nie będę miał pieniędzy, co? A tu nie mam klucza. Kurde! Jakie dobre rzeczy tu są. Dobra, zaczekamy. Może coś jeszcze wypadnie na tym piętrze. I coś ogarniemy. Złota bomba. Ciekawie, ciekawie. Wracając. Dlaczego nie ma kolejki telefonicznej do przychodni? To jest chore. Była kiedyś do mojej przychodni kolejka telefoniczna ze 3 lata temu. Że dzwoniłeś, jesteś 10 w kolejce. I czekałeś, aż będziesz pierwszy, nie? Zlikwidowali to i teraz jest... Dodzwoń się na chybił trafił i jest tak. Albo zajęte, albo sygnał i nikt nie odbiera przez minutę, albo jeszcze trzecia opcja jest... Przepraszamy, nie możemy zrealizować połączenia. To już w ogóle nie ogarniam dlaczego. Ale ogólnie jestem mega zadowolony, że w końcu mi się udało dodzwonić do lekarza po 50 minutach. 50 minut non-stop dzwonienia. Boże, głupie to jest bardzo. Dobra, diplopia to na pewno. Ale jeżeli kupię diplopię i nie będę miał jeszcze dwóch coinów, to nie wezmę kipersaka, a to jest mega dobry item, no. No i są dwa coiny, dobra. Na kim diplopie? No ty nie masz żadnego aktywnego. Czy ja tu flipuję? Tak w ogóle to powinienem w pierwszej kolejności wziąć kipersaka, bo sobie zwiększę statystyki na tobie dzięki temu. I tu opłaca się sflipować, bo mamy Black Candle. Nie wiem czy to działa, ale spoko. O Jezu, ile czasu tracę, ja zapomniałem, że mam na hasza iść. No to... Dobra, kupujemy to. Bierzemy to. To zostawiam drugie. Tu znajdźki. Nawet zapomniałem, że to daje. Bierzemy diplopy. Flipujemy po Black Candle. A, to nie jest kupione, no tak. Oj, tam mały fail. To na tobie wezmę, bo mimo, że masz lepsze statystyki, to mi się wydaje, że na tym pierwszym Lazarusie po czasie te statystyki będę miał lepsze. Kipersak naprawdę robi robotę niesamowicie. I robi robotę niesamowicie. Ten item aktywny na tym minibosie, ile ja tu bym czasu stracił, to jest jakaś porażka przecież. Super secret room tutaj? Nie sądzę. Nawet nie byłem. Idę na walkę z bossem. Po co mi był ładunek? No na walkę z bossem, tam chyba też będzie item, nie? Do zmiany, albo nie? Już nie pamiętam. Czy tu jest super secret room? Czy tu jest super secret room? Serio? O w dupę. No nie no, jak mam złote bomby, to poszukam. Czy tu jest super secret room? 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 Tu nie ma, ale tutaj był. O Jezu, jakie gówno. Chyba z tego są black karty, nie? Przy tym trinkecie. Coś takiego? Że kupy się zamieniają w czarne kupy i z tych czarnych kup mogę mieć black karty? Nie wiem. Nie pamiętam, nie pamiętam. Dobra, nieważne. Lecimy na kolejne piętro. To poszło. Mega fajnie. Diplopia jest teraz o tyle problematyczna,
że zależy na kim wejdę na walkę z bossem, no to nie zawsze tą diplopię będę mieć. I to jest średnie. Czy ja będę w ogóle chciał iść na Devil Roomy? Nie sądzę, raczej Angel Roomy bym poleciał. Damage mamy mega fajny, kurde. I HP up, bardzo spoko. I się tutaj nie flipują itemy, czy też git tak naprawdę. Bo i tak nie mieliśmy flipa. Całe piętro? Całe piętro, lecimy na kolejne. Nie mam Soul Hearta na tego drugiego Lazarusa i to mnie troszkę martwi. Ale do przeżycia. Jak tam widzowie w ogóle po wczorajszym meczu? Jak ktoś nie widział, to na streamie komentowałem ten mecz na żywo. Oczywiście nie leciał na streamie, tam podawałem tylko minutę, na której jestem. No bo nie mogę, bo copyrighty, ale komentowałem ten meczyk i powiem wam, no, nasi Polacy. Tragedia to była po prostu. Tego się oglądać nie dało. Tego nie dało się pić. Dlatego wypiliśmy to bardzo szybko. Masakra, naprawdę. Jest niby klątwa, że jak ja oglądam, to Polacy przegrywają, ale kurde, czy... Ja nie mam aż takich mocy, ja nie mogę aż takiego gówna zrobić z ludzi, to jest niemożliwe. A to ciekawe. Badzio ciekawe, badzio. Kurde, a nadal tak trochę mi maksuje. Nie idę jakąś mega wolno, ale boję się, że nie zdążę na tego hasza. Nie zdążyć na hasza to jest kłopot, mi się wydaje. Naprawdę trzeba się postarać, ale nie wiem, boję się, że nie zdążę. Weźmy sobie D6. I teraz jest śmiesznie, bo jak będą słabe itemy, to mogę zmienić D6 na lepszy, sflipować i podwoić, ale jak będą dobre, to nie chcę ich zmieniać, ale chcę podwoić, ale chcę... O Jezu, ale dziko teraz będzie. Tu są dobre itemy, tak w ogóle. Znowu dobry, aktywny. Kompasik byłby super. I jest bateria, więc szczerze, ja wezmę na tobie to. Sflipuję. Tak, sflipuję, żeby kupić na tamtej postaci, bo nawet za to dostanie statystyki. Kupimy sobie kompasik. Ojej, nie stać mnie na bateryjkę. Daj coina. Ale gówno. No nie no, jednego coina to bym bardzo chciał tutaj akurat. Bo miałbym pewność, że... dam radę sflipować się na Devil Roomie. A powiem wam, że dostaliśmy tyle HP upów, że... ja bym chyba na ten Devil Room jednak poszedł. Kurde, ale jednego coina mi brakuje, no. Jak nie będę miał ładunku na Devil Room, to trochę przypał. Co prawda będę na tej postaci z Diplopią na Devil Roomie. Jest coin, nie mam bomby. Nie no, nie wierzę. Dawaj, tutaj coina jeszcze. Tutaj coina. Jest, dobra. Trudno. Całe piętro, lecimy na kolejne. Olewam Curse Room. Walka z bossem. No, statystyki niezłe. Na tej postaci tylko jeszcze trochę tirsy by wypadało zwiększyć i ja już mogę tak grać do... bardzo długo. HP up. No niech będzie przed tym. Bardzo słaby item. Dwie części przemiany w Gapiego. Czy te same itemy Gapiego sprawiają, że ja jestem Gapim? Bo jeżeli tak, to jest genialne i wypadałoby to od razu użyć. Ja mógłbym zostać Gapim tą postacią, bo ona ma mega dużo czerwonych serduszek. Czekaj. Duplicates Guppy Transformation. Can you diplopia item? Nie! Nie liczą się do transformacji. Ale syf. Czyli muszę mieć trzy różne. No ale i tak bym wziął te dwa. Dwie części przemiany w Gapiego? W jednym pokoju? Daj spokój. Lecimy. Ale szkoda tego, nie? Szkoda tego flipa. Za darmo. Jakie latanko i jeszcze damage. I tu by leci coin pewnie. Jednak nie. Dobra, całe piętro. Trudno się mówi. Bombę niepotrzebnie zużyłem na keepera. Jakbym zostawił tutaj na kamienie, to bym miał coina. Ty dobra, bo to jest dopiero basement 2, a ja już mam 8 minutę. Naprawdę się muszę pośpieszyć. Nie mogę iść przez piętro dodatkowe. Piętro alternatywne. Muszę lecieć od razu zwykłymi piętrami. Bo naprawdę będzie klops. Klopsik będzie.
Nie pamiętam, jak działały te czarne kupy. Czy to rzeczywiście tak miało szansę na wyrzucenie Blackheartów, czy co? Chyba nie, chyba mi się powaliło. No nieważne, nieważne. D6 będziemy mieli na Treasure Room, więc całkiem spoko. Najlepszym itemem chyba w tym momencie mógłby być, nie wiem, jakiś Magic Mushroom, który działałby po prostu na obu postaciach. Jakbym go zdiplopiował i na obu postaciach cieszył się z mega, mega dobrych statystyk. Mam nadzieję, że coś takiego właśnie tutaj będzie. Ale ja nie mam nawet klucza, ale gówno. Dobra, bo się nieprzyjemnie z tymi znajdźkami robi. Ogólnie problem jest dosyć ze znajdźkami na tej postaci, bo Lazarus ma jeden chyba szczęście na minus 2, więc te znajdźki, z tego co kojarzę, mają mniejszą szansę na wylecenie po prostu. Tragiczny item. I on nawet nie daje bomb. Plus 5 bomb. Nie, daje bomby. No to może być. Bierzemy, zmieniamy. I jest gówno. Straszne, no. I co, idę ładować. Aktywny przed walką z bossem. No idę, idę. Idę czy nie idę? Idę chyba. Kluczyk na sklep. No jak mi została jedna część przemiany w Gapiego tylko do zgarnięcia. No byłby syf, jakby się trafił Devil Room z beznadziejnymi itemami i ja nie miałbym akurat zmianki. Wiem, że teraz flipa tracę, ale i tak nie ma co flipować na tym piętrze jak na razie. Do sklepu i tak nie dotarliśmy, to po pierwsze. A po drugie, o kurde, do sklepu ja nawet nie wejdę, bo nie mam bomb, no. W sklepie nie ma co flipować, bo tam nie dotarliśmy. A w Treasure Roomie drugi item i tak jest nie do zamiany. To D6 troszkę szkoda, że nie zamienia itemu tego drugiego na flipie. Czyli Doctor's Remote w naszym przypadku. No bo to jest kompletny useless item. Kompletnie useless item. Mamy dwa bardzo fajne, aktywne i nie mam zamiaru ich jak na razie wymieniać. Mówię, oby się trafił jeden git. A tu bardzo spoko, widzę co tu jest. Oby się trafił jeden git item i zdiplopujemy go sobie i weźmiemy na obu postaciach. O, tylko lepiej, żeby wchodziła. Kurde, ja już sam nie wiem, to jest pokićkane z tymi itemami. Dobra, lecimy na walkę z Dark One'em. Bossik raczej łatwy. W ogóle mamy Queen of Hearts i Forgottena do przywołania. Jakbym ja tutaj miał Arcade Room, to mógłbym mnóstwo pieniędzy zgarnąć, więc może dobrze nawet, że nie idę do sklepu na tym piętrze. Bo jakby się trafił Arcade Roomik, no to moglibyśmy coś tam dostać. HP upa nawet po prostu z maszyny do oddawania krwi, coś takiego. Muszę pamiętać o tym, że mam tego Keeper's Sucka na tej postaci, żeby kupować itemy, kiedy tylko się da tak naprawdę. Więc może to lepiej byłoby pójść do tego sklepu. Luck up z range upem. Range up bardziej na tamtej postaci się przyda. Ale nie jest tragiczne. Weźmy to sobie i zmieńmy item w Treasure Roomie. Może tam dostanę coś lepszego. Tylko teraz też ja nie, jakbym to sflipował, no nie jestem w stanie wziąć kopii. Oje! Nie no, podwójnego mam snipe'a, jakbym miał, to by była jazda. Ale nie mogę mieć, bo nie mam baterii. Chyba, że będę miał baterię. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak jest bateria w sklepie, mamy podwójnego mam snipe'a. W sensie mam snipe'a na obu postaciach. No i wtedy to ja na hasza zdążam bez problemu. Mam mega nadzieję, że będzie to bateryjka. Proszę, proszę, proszę. Sharp plug jest. Wystarczy. W zupełności. Czy nie? Tu się sflipuję. Zdiplopiuję, biorę jeden item. Muszę naładować. Tak. Tak. Mamy radę, tylko nie mogę się flipować w pokoju tam. Bo to byłoby słabe, jakbym tam się w pokoju sflipował. Czekaj, 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 czekaj. Boże, jak mi zdosać, jak nie seraweczka, ja będę chlipał, ale masakra jest. Dobra, tu flipujemy. To diplopiujemy. Do miniaturki się ustawiamy. Ale tu gówno Gapiego mnie denerwuje. No i teraz tak, biorę jeden z tych itemów. Po drugi idę po Sharp Plaga. Zostanę na jednym Soul Heart'cie po użyciu Sharp Plaga.
ale będę mógł go użyć. Co prawda mógłbym wziąć dwa noże na jednej postaci, miałbym dwa noże na jednej postaci, ale mi się wydaje, że to jest fajniejsze mieć po prostu nóż na obu tych postaciach, więc kupujemy sobie Sharp Plaga, używamy go. Ładuneczek jest. Byleby teraz przypadek tego nie użyć. Czerwone serduszka zgarniamy po drodze, żeby nie umrzeć. No i flip. I mam snajfa na obu postaciach. I teraz już chyba na hasza raczej zdążę, tylko w tym pokoju. No jest elegancja, Francja. Dawidy bankowe, drodzy widzowie. W tym momencie zacząłem oglądać odcinek z wielką chęcią. Już widzę te komentarze. Dobra, całe piętro lecimy na kolejne. Speed upa dla tej postaci by się przydało zgarnąć. I jest super. O Jezu, jak dobrze, jak dobrze. Ale tamten w ogóle zgarnął zdecydowanie więcej temów jak ten drugi. Ty, a czy to nie sprawiało, że dostaje dwa razy więcej much? Nie, otrzymanie obrażeń pojawia muchę. To akurat bez sensu. Ty, gdzie ja idę? Wole, śmieszny pokój. Bardzo fajny pokój, tak by the way. Dobra, Queen of Hearts. To muszę uważać z tym flipem, bo naprawdę się tak łatwo można zabić teraz na tej postaci. Nie mogę na tej postaci mieć mało czerwonych serduszek w tym momencie. Już w tym momencie jestem w stanie się zabić przez przypadkowe kliknięcie. Więc robi się nieciekawie. Serduszka tutaj, nic ciekawego. Jak czasowo jest? 14 minuta na Cavesach dwójeczce. Ale mamy kompas. Mamy obie postaci z nożem. Chyba jest git, chyba jest git. Szczerze, spoko. Ja mam harcik, gituwa. Ja jestem zadowolony. Dostać 4-5 V i tak naprawdę jesteśmy nieśmiertelni na tej postaci. Walka z gridem, troszkę szkoda, liczyłem na... No i tempki do kupienia, bym sobie znowu statystyki zwiększył na... zwykłym Lazarusie. No ale nic, całe piętro tak naprawdę, lecimy sobie od razu na... walkę z bossem. Ładunek na D6 nie będzie, co ciekawe, jeszcze jeden pokój muszę przejść. Ech, no dobra. Secret roomik tutaj może? I tak się będę wracał. Jeden pokój z przeciwnikami i... lecimy na boss room. Akurat będę na postaci, która ma D6, więc spoko. Coś ciekawego. Pieniążki i to w dużych ilościach. Boże, jak ja kocham w ogóle Guppy's Eye, to jest jeden z moich ulubionych itemów w grze. On nie jest jakiś turbo mocny i nie wiem, wygrywający podejście, ale jest tak przyjemny do używania, nie? To jest niesamowite i tu duszek za darmo. Też spoko. Dobra, walka z bossem, lecimy. Gerdi, o Boże, jaka ty jesteś prosta. Jaka ty jesteś łatwa. Tir za pik na ciebie. Dobrze, bo ty nie miałeś za dobrych tirsów. Heartbreak jest bardzo git. Judas's Shadow jest raczej do wymiany. Mareczek za darmo, też super. Ja bym zrobił tak. Ty, ciekawe, czy Mark się zmieni tutaj? Chyba nie. Nie, i bardzo dobrze. To jest Lasty Blood czy Bloody Last? Bloody Last, po otrzymaniu obrażeń. Trzysol Harty trochę przydużo. Flipuję. Zgarniam sobie Mareczka. Drugi item mnie nie interesuje. No i tak naprawdę to jest wszystko. Lecimy na kolejne piętro. Nie chcę się zamieniać w, wiecie, w Dark Judasa, jak gram postacią, na której chcę coś odblokować na haszu, więc... bez sensu. Trochę niefajne piętro, z uwagi na to, że wszystkie pokoje ważne mamy po prawo, oprócz walki z bossem. Więc będę musiał się tutaj wracać troszkę. No ale wiem, że mogę tutaj użyć D6, a i tak będę miał ładunek na bank. Właśnie na walkę z bossem. Nie powinno być kłopotów, o mój Boże. Ten Yamharcik to mi się zdecydowanie bardziej na tej postaci by przydał. Jak mamy tutaj jeszcze to serduszko kościane, no to rzeczywiście to by robiło robotę. Bardzo słabe itemki. HP up, bardzo spoko. I na tobie, no definitywnie na tobie.
A tu chyba się zamienia akurat tak, że będę postacią na D6 z ładunkiem na treasure room. Tak jest, super. Coś tu ciekawego? HP up razy 3. Na tobie czy na tamtym? A, już niech będzie na tobie, bez większej różnicy. Tutaj coś ciekawego? O kurde, serio? Super grid? Dwie walki z gridem? No dobra, dużo pieniędzy mam przynajmniej, więc będę w stanie jeszcze więcej tych itemków kupować i jeszcze bardziej sobie statystyki zwiększać. Więc nie najgorzej. C piętro, lecimy na walkę z bossem. Bardzo luźno poszło. Ty, no w obecnym tempie to ja nawet może na boss raz zdążę. Git. Bardzo git. O, w ogóle na początku odcinka miałem powiedzieć, ale zapomniałem. Przypominam, że dzisiaj będzie o 18:00. Pierwszy odcineczek z Vampire Survivors. Nowa seria od zera na dodatkach, bo dodatki wyszły. Jakieś DLC-ki, ani ich nie widziałem. Ale zaczniemy na nowym save'ie od zera. Wszystkie achievementy na nowo. No, bo tak zaczynać z, nie wiem, z 2/3 rzeczy do gierki wracając po roku, to trochę bez sensu mi się wydaje, więc zaczniemy od zera i będzie spoko. Mam nadzieję tylko, że nie wiem, zdążę to nagrać, bo jeszcze muszę iść do przychodni dzisiaj na 14:00. I muszę iść okulary kupić nowe, jakieś wybrać na mieście, bo przecież sobie moje na tych wymarzonych wakacjach rozbiłem. Więc super. Ja widziałem chyba tą pigułę. Tu był health down, o kurde, grubo. Akurat miałem tak mało zdrowia, że dostałem health upa, spoko. Dobra, walka z bossem. Co tu się może ciekawego trafić w Devil Roomie, tak sobie myślę. Myślę i sam nie wiem. Dobra, walka z bossem, lecimy. Loki. Tir zapik, bez różnicy. I tak te statystyki są na tyle dobre przy zadawaniu obrażeń, że luz. Kolejne pięterko, lecimy. Może się uda dostać kartę full i zdążymy jeszcze na boss rush. Akurat tutaj nieważne jaką postacią sobie na ten boss rush wejdziemy, bo wystarczy jedną falę wyczyścić i i tak potem na drugiej postaci będziemy mieli kartę full, więc luźno. Czemu ja dostałem dopiero teraz HP upa? Ale dziko. A, bo ta druga postać miała Eternal Hearta. No i dopiero wtedy się zamieniła. No, czemu ja tu idę, jak tu nic nie ma? Nie mam pojęcia. Z nowych seriek właśnie teraz będzie Vampire Survivors dzisiaj. Myślę nad tym Swords and Sandals 3, bo bardzo dobrze się znowu przyjął ten longplay ze Swords and Sandals i wam się podobało to. I myślę nad zrobieniem serii ze Swords and Sandals 3. No i 7 listopada chyba wychodzi Stronghold w remasterze. I jego planuję nagrać kampanię. Kiedyś pamiętam, że u Gimpera oglądałem, bardzo mi się to dobrze oglądało. Ja byłem dzieciakiem, lubiłem grać w Stronghold, ale kompletnie nie umiem w niego grać, więc będziecie oglądali noba kompletnego, jak to gra. Ale nie wiem, może wam się spodoba Strongholdzik, zobaczymy. No i na razie to tyle z pomysłów na seryjki nowe. HP up na dobrej postaci i dobry item tak naprawdę do zgarnięcia. Drugi. Czy na tyle dobry, że mi się chce używać flipa? Tak, bo na drugiej postaci zawsze mogę się sflipować za pomocą aktywnego. W sensie tracąc zdrowie. Hive Mindzik trochę bez sensu. O Jezu, ja tutaj to muszę wejść tą drugą postacią i kupować co leci. Bez kitu, ja przecież mam tyle pieniędzy do wydania. Nie zdążę na bossa, że ja już się z tym pogodziłem. Ale kupię mnóstwo itemów i gigantycznie sobie zwiększę zaraz statystyki. I mi się to bardzo, bardzo podoba. Zasięg moglibyśmy sobie troszkę zwiększyć. No i speeda na tym drugim Lazarusie, bo ten drugi Lazarus rzeczywiście tego speeda jakoś specjalnie dużo nie ma. To jest dobry item. To jest okej item. I lecimy dalej. A co się stanie z tymi itemami? Są obok. O, ty, to trzeba tutaj baterię znaleźć. Albo po prostu użyć Sharp Plaga, no tak. Więc luz, kupię tu i tak, tak czy siak. Sflipuję tu tak czy siak itemy, no. Soul Heartzik, chyba max HP w tym momencie będę miał. Nic ciekawego. O, a to już ciekawe jest. To nie chcę flipować, bo to nie jest nic ciekawego tu, a może tutaj będzie coś lepszego. Co to jest za item z tyłu? Battery pack, nic ciekawego. No, gówno trochę. Jera, też gówno trochę.
No, syf. Syf. Zmieniamy dalej. Humbling Bundle bym kupił, ale se kupię po prostu Bogo Bombsy i też jest git. No i statystyki mamy nie z tej ziemi, naprawdę, zarąbiste są. Mega dużo speeda, mega dobre obrażenia, spoko zasięg. Tirsy bazowe, co jest ciekawe, że się nie trafił ani razu Tirzap. Skipper Saka, ale nie ma tragedii. No i na kolejnym piętrze to już naprawdę będzie szło mega szybko, bo przecież tutaj to jeszcze jest, wiecie, chodzenie po pokojach specjalnych. A na Wump, no to już jest tylko droga do walki z bossem i dzida, nic innego do roboty nie będzie, więc nie powinno być kłopotu, żeby na tego hasza zdążyć. Tak cały czas mówię, ale powiem wam, że nadal się trochę się cykam, że jednak nie zdążę. Graliście w CS-a dwójkę w ogóle? Dużo osób mi zadawało to pytanie ostatnio na streamie. Kurde, ale dziko się tak gra, bo to jest to samo tak naprawdę, w co grałeś, nie? Tylko z innymi dźwiękami strzału broni, ja nie wiem. Jakoś mi pisali, mówili mi widzowie, jak z nimi grałem parę dni temu, że totalnie inny feeling broni. Kurde, nie wiem, jakoś tak mega podobna gra jak dla mnie, taka sama praktycznie. Nie czuję jakoś dużo tych zmian. Jedyne co zobaczyłem, różnicę, co mi się zwróciłem na to uwagę, to jak bomba była podłożona i się świeciła. Oho, jesteśmy gapim. A backstabber chyba działa na tobie, to jest też dobre. Tutaj drugi item, co tam jest? Róg, a to akurat słabe. Ciach? Bardzo spoko. Przemiana w gapiego. A to bez różnicy. A tego nie chcę. Dobra, kolejny pintru, lecimy. No, graliśmy i nie wiem, jakoś tak. Zwróciłem uwagę tylko na to C4, że jak było w Monsterze na Overpassie wyrzucone po zabiciu przeciwnika, na glebie leżało, to bardzo ładnie oświetlało to po prostu wokół wszystko, ale czy to jest jakaś giga różnica? Nie wiem, nie wiem. Już tylko takie mega jaskrawe się wydaje, nie wiem, takie żółte po prostu. Mega żółte, jasne, jaskrawe się wszystko wydaje. Za to to rozmieszczenie broni bardzo ciekawe, że można grać na dwie M-ki. No to dziwne, dziwne. Ciekawe, jestem ciekaw, co wy myślicie o tym. Czy to wystarczy, żeby ludzie tak wrócili, znowu turbo popularny się zrobił CS? W sensie nie to, że nie jest popularny, ale no wiecie, o co chodzi, nie? Żeby tak naprawdę, naprawdę był popularny znowu. Mi się wydaje, że czasy świetności CS-a to był jakiś, nie wiem, 2014 rok, jak Virtusi wygrali w Katowicach, to wtedy, kurde, wszyscy w Polsce grali w CS-a po prostu. To było coś pięknego, jak byłem chyba wtedy albo końcówka gimna... Nie, już chyba w liceum byłem, już w liceum byłem. Wszyscy w moim liceum grali po prostu w CS-a i nigdy nie było problemu, żeby z kimś zagrać w CS-a. Zawsze była na to ekipa, a teraz tak... Nie każdemu się zawsze chce. I nie wiem, czy to będzie na tyle duży update, żeby to jakoś rzeczywiście znowu ruszyć. Ale pewnie jest więcej rzeczy pod skórą zmienionych, o których ja nie mam zielonego pojęcia. No i dobra, wszystko, wszystko, lecimy dalej. I tak uważam, że najważniejsze do oglądania przyjemnego, Boże, do oglądania, do jarania się danym sportem i oglądania go z chęcią jest dobra gra naszej reprezentacji na tym. Czyli jak na przykład byli Virtusi, jak oni wygrywali, wszyscy chcieli grać, bo po prostu wszyscy śledzili poczynania Virtusów. No ale z drugiej strony piłka nożna jest popularna, grają jak grają. To ja nie wiem, dobra, to cofam to, co powiedziałem, to zero korelacji między tym. O Jezu, przepraszam. Jak się wstrzymywałem. Nie no, ta gra Polaków wczoraj to naprawdę, to jakaś... Tortury to były. Jestem ciekaw, jak to komentowali komentatorzy polscy, bo ja nie mogłem tego oglądać na wizji z dźwiękiem, ani z wideo, więc ja sobie to oczywiście oglądałem na drugim ekranie, wy widzieliście tylko mnie. Ja tam gadałem, co się dzieje, nie? Ale też nie słyszałem niczego. Jestem ciekaw, jak próbowali ratować tę sytuację polscy komentatorzy właśnie, którzy się w tej Albanii znajdowali i
Co oni tam wymyślali? Czyby chcieli ich usprawiedliwiać za tą grę, czy jednak też cisnęli? Bo powiem wam, że jak wszyscy cisną cię jako reprezentację, to jest naprawdę źle. Jest naprawdę źle. O Boziu, Boziu. Ty, czemu czasami te duszki się pojawiają? A, dobra, bo przecież... Dobra. No więc co te duszki się sami pojawiają, czasem nie? No, tylko jedna postać ma ten item. Zapominam o tym kompletnie. Dobra, walka z bossem, lecimy jak czasowo? Bardzo luźno. No to tutaj na haszyka oczywiście zdążymy. Jest Devil Roomik, a w Devil Roomie! Pan Inkubus, badzie dobrze. No to pana Inkubusa na pewno wezmę. Black Powder, flipujemy, bierzemy Inkubusa, zmieniamy ten item na gówno straszne. Jest chyba bateria jeszcze na tym piętrze, więc miałbym bateryjkę na D6. Problem jest taki, że nie mam ładunku na flipie, a ja idę na hasza. Raczej dałbym radę, nie? To nie jest tak, że chyba bym się wywalił tym Lazarusem, ale tak w razie W wolę się przejść po piętrze, tego flipka naładować po prostu i będzie bezpiecznie, wiecie o co chodzi. Trzy ładunki mi tutaj zostały jeszcze. Widzę, że niezbyt bardzo się chcą trafiać. O Jezu, jakie gówno, paliczek, to mi się zawsze kojarzy. Palec kości? Ja nie pamiętam jak się nazywa, ale to leciało w wieży demonów w Metinie. To się chyba na biologa robiło, nie pamiętam. To już jakieś za wysokie levele zawsze dla mnie były. Boże święty, jeszcze ostatnio wspominałem na streamie, jak byłem młodszy, że grałem w Kabala online. Jeden z widzów mi napisał komentarz ostatnio, coś tam, o Ryfek, zapraszam do Kabala. O kurde, akurat jestem na postaci, na której nie zmienię już nic, ale jest jeszcze bateryjka tam, gdzie? Muszę ją dostać, bo nie mam ładunku na tym flipie. Kabal EU, coś tam wpisałem, Kabal EU. I Chryste, ja w ogóle tej gry nie rozpoznaję. Co tam się stało, jak się grało w jakieś MMO w 2008 roku i to nadal istnieje, to się z tego zrobił taki orszabal zazwyczaj, że to jest masakra. Tam naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. Curse of the Blind, ale syf. A ja miałem chyba te, a nie miałem, no tak, bo trzeba było się sflipować, żeby to mieć. Mama Mega! No to trochę bez sensu. Dolne itemy weźmy. Nie mam pojęcia, co to jest za drugi item, więc będę flipował w ogóle? Chyba nie będę nawet flipował, powiem wam na tym piętrze. A, wszystkie... To wszystko było zaplanowane, widzowie. Ale byłby fail. I Spider-Bite. To trochę gówno. Nie chcę się flipować, bo... No mamy fajną tutaj postać. Z tym jeszcze Inkubusem, więc powinno być git. Karta Sanna, wyleczenie się na maksa w razie W. Solharcik tutaj. Lecimy na tego husza. Nie powinno być problemów z odblokowaniem go raczej, więc... Jestem mega zadowolony z dzisiejszego odcinka. Udało się. O Jezu, jeszcze ty masz Backstabera! Ale dobrze. A czy to się nagrywa? Nagrywa się bardzo dobrze, 34 minuta. Wam, kochani widzowie, przypominam, jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Dziękuję wam za wsparcie, misie pysie. Ty, co ja robię za damage chory na nim? Co tu się dzieje? Nie za dużo? What the fuck? Ja muszę naładować na maksa? Bo wtedy wchodzi Backstabber i bije zdecydowanie więcej niż jak ładuje tak po pół i go tak bije delikatnie. A przynajmniej tak mi się wydaje? Albo dobrze muszę tutaj stanąć? Nie wiem, dziwnie ten Backstabber na nim działa. Ale co to są za hity jakieś chore? Na wora? Nie, no ja rozumiem, że mam dobry damage i mam snajfa, ale... No tutaj to się stało się dużo się. Dobra. Lecimy na The Chest. Zobaczymy, co tam ciekawego będzie. Polaroidzik jest. Ale w ogóle ostatnio mam pecha, ty. Ja byłem chyba 2 czy 3 razy na streamie ostatnim na Mega Szatanie.
na, po żadnym nie trafiło się przejście na Void. Na odcinkach to samo ostatnio jest 50% szans na teleport do Voida po zabiciu Mega Szatana. A nie wiem ile razy z rzędu już mi się nie trafiło. To jest coś niesamowitego. Normalnie jak Krucht Penny Challenge na streamie, jak robiłem, pamiętam kiedyś. Co miałem chyba 16 czy 17 razy z rzędu zjedzony item. Co było w ogóle już niemożliwe. Zastanawiam, co ty nie wypuszczasz pocisków? Co było już w ogóle praktycznie niemożliwe, bo jest 50% szans, kurde, na to. Zły jestem, jak o tym myślę. Dobra, lecimy na walkę z Ajzaczkiem. O Jezu, masz gorsze tirsy fest. Czuć to, no. A zanim jeden z widzów rozbawił, pozdrawiam cię, Ahacik. Bo... no jest moim wspierającym już prawie chyba 2 lata. I... kocham, jak ktoś w ten sposób zapamiętuje, kiedy został wspierającym. Bo na przykład tam było chyba, że 18 miesięcy jest wspierakiem i... ach, to już 18 miesięcy minęło od tego niecnego incydentu z lustrem i IPK-iem. O Boże, co przypominam, co ja tam odwaliłem. No to był fajny odcinek. A ciekawe, czy to by się pokazało, jakby tutaj w środku był grzyb. No nie, bo piguły wyleciały, a się nie pojawiły. No to trochę chyba przymocne by było, jakby tak się pojawiało jeszcze. O Jezu, no. Mam snajpiek jest super, ale no nie na takiego bossika. No nie na takiego bossika definitywnie. Tu brakuje czegoś do rozwalania przeciwników grupowo. O, na przykład Black Heartcik eksplodujący, super. No i tak, zdrowia mamy mega dużo, mamy tego Jamharta, którego nigdy nie wykorzystałem, więc luz. Ja w ogóle znowu nie w tę stronę idę, więc się wracamy do walki z bossem. Kluczy za bardzo nie mam, więc trochę słabo z tym. Boże, ile ty bijesz. Tak myślałem, że Backstabber może działać na tej postaci, ale bardzo dziwnie działa, nie? Że musisz tak się przebić na maksa naładowanym, dopiero wtedy działa. A też nie zawsze, jak jest przeciwnik taki mały jak właśnie jakiś Ragman czy coś, to tak... dobra, to i tak są tacy słabi przeciwnicy, oni tak padają na strzała, ale no wiecie, o co chodzi. Dziwnie to po prostu funkcjonuje. Ja tak jestem w szoku, jak tak się zastanowić tak naprawdę, ile jest przedmiotów w Ajzaku i jak dobrze to wszystko ze sobą działa, funkcjonuje, synergiuje się. No to i tak, naprawdę trzeba być pod wrażeniem tej gry. W ogóle cały czas mi piszecie, że jest jakaś nowa gra Edmunda za rok. Ja nie wiem, o co chodzi, to Mugenix czy co? Ja go prawie zabiłem, jak był w pierwszej fazie. Normalnie jak Mitrix w Roże. O co chodzi z tą grą Edmunda? Jaka gra Edmunda za rok? Nie mam zielonego pojęcia. No nic, całe podejście. Już nie będę tutaj po kluczyki chodził, bo nie ma po co. Bardzo fajnie poszło, bardzo fajnie poszło. Jestem w szoku, że nawet jestem w stanie gadać, bo kaszel z rana to po prostu jakbym płuca wyrywał. No dobra, kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jak tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. No i się widzimy w kolejnym już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa pa.